Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś taka mała odskocznia od kosmetyków, ale oczywiście pozostajemy w tym temacie i pokażę wam mój nowy gadżet. Jakiś czas temu w jednym z moich filmów Home Decor Haul pokazywałam wam lustro. Lustro, które pojawiło się w mojej sypialni i lustro, które jest nad moją toaletką. I słusznie, kilka osób zwróciło uwagę na to, że lustro rzeczywiście jest przepiękne, ale jeśli chodzi o makijaż, to powinna mieć takie lustro z lampami. Na pewno większość z was kojarzy tego typu lustra, one najczęściej znajdują się w miejscach, gdzie przeprowadzane są jakieś sesje fotograficzne, korzystają z takich luster profesjonaliści, ale powiem wam szczerze, że ja nigdy nie chciałam mieć w domu takiego lustra. Zwykłe lustro, które ma tutaj takie, wiecie, duże lampy, żeby fajnie sobie oświetlić twarz, żeby można było z przyjemnością i wygodny sposób wykonywać makijaż. Mi osobiście takie lustra podobają się właśnie gdzieś na jakichś sesjach fotograficznych u profesjonalistów, ale ja takiego lustra nie chciałam mieć w domu. Natomiast zawsze myślałam o tym, że kupię sobie lustro, które swego czasu było bardzo, ale to bardzo popularne i można je było zobaczyć praktycznie wszędzie, nawet na YouTubie polskim, zagranicznym. Takie lustro, które też na pewno większość z was kojarzy, okrągłe, metalowe, z obramówką LED-ową. Lustro dosyć drogie i nie da się też ukryć, dosyć ciężkie. Ja te lustra oglądałam w różnych sklepach typu MediaMarkt i nie tylko, na stronach internetowych i przez bardzo długi czas myślałam, że sprawię sobie właśnie takie lustro. Ale ostatnio tak zaczęłam coś kombinować i mówię, no dobra, fajne to lustro, zawsze chciałam takie mieć, ale jakoś nie do końca pasuje mi tutaj przy tej mojej toaletce. Poza tym to lustro, żeby je podłączyć, musi mieć też dostęp do kontaktu, musiałabym zmienić całą aranżację. No i zaczęłam drążyć temat, zaczęłam szukać lustra, które idealnie pasowałoby mi pod różnymi względami. Zależało mi na tym, żeby oczywiście to lustro ładnie się prezentowało, żeby miało opcję powiększenia, czyli takie, które mamy normalnie i wiadomo, odwrócimy na drugą stronę, albo też ma możliwość powiększenia, kiedy chcę sobie pomalować rzęsy czy zrobić brwi. No i oczywiście, co było dla mnie bardzo ważne, żeby to lustro było podświetlane. Też z tego względu, że moja toaletka znajduje się w miejscu, gdzie na wprost nie ma okna, więc w takich okresach jesienno-zimowych, kiedy słońca mamy zdecydowanie mniej, w tym po prostu miejscu, gdzie jest ta toaletka, mam cień, więc muszę mieć jakieś światło, tak, żeby się w porannej pielęgnacji rano, kiedy robię sobie ten makijaż, szykować. No i zaczęłam szukać i słuchajcie, wyskoczyła mi reklama. Reklama chyba nawet na YouTubie. Bardzo ciekawego lustra, które przyciągnęło moją uwagę. Zaczęłam sobie szukać różnych opinii, filmików i bardzo, ale to bardzo to lustro przypadło mi do gustu i mówię, no nie, to jest coś, co ja lubię, coś, co bardzo mi się podoba, takie lustro właśnie chcę mieć. Jakiś czas temu właśnie to lustro przyszło mi do domu. Tak wygląda opakowanie, czyli Easy Hold Mod Pro. Lustro z funkcją trzech rodzajów oświetlenia w bardzo takim charakterystycznym designie, który moim zdaniem przypomina trochę wszelkiego rodzaju urządzenia marki Apple. Jeszcze bardziej to do mnie, słuchajcie, przemówiło, dlatego że ja korzystam właśnie z tej marki, jeśli chodzi o iPhone'a, komputer i wszelkiego rodzaju gadżety. Stwierdziłam, muszę mieć, znalazłam i to lustro właśnie pojawiło się w mojej sypialni. Co mogę wam powiedzieć na tak początek, jeśli chodzi o takie, można by powiedzieć, dane techniczne? No oczywiście, lustro przychodzi do nas bardzo dobrze zapakowane. Jest ono w takiej właśnie w foliach, żeby nic się nie porysowało. W środku też, jak sobie je otworzycie, lustro ma folię na
lustro. W środku, po otworzeniu tego lustra, bo jak widzicie, jest ono kilkuczęściowe, też są zabezpieczone lustra. Dodatkowo mamy tutaj ładowarkę w postaci kabla USB, czyli tak naprawdę wcale nie musimy podłączać go do kontaktu, tylko możemy sobie naładować i ten kabelek gdzieś tam schować, gdzieś go sobie tam przytrzymywać. Dodatkowo w całym tym zestawie razem z lustrem jest ściereczka, co też bardzo mi odpowiada, ponieważ mogę sobie nią ładnie lusterko wyczyścić i nie muszę się martwić, że muszę iść po płyn do czyszczenia, płyn do szkła, jakiś dodatkowy papier i tak dalej. Po prostu tak jak okulary, wiecie, przeczyszczam sobie lusterko. Ok. Kolejna ważna sprawa, jest to lustro składane, czyli tak naprawdę mamy dwie części lustra, które tylko do siebie przymocowujemy, składamy. Nic trudnego, a świetny patent, jeśli na przykład gdzieś wyjeżdżamy, możemy takie lustro sobie złożyć, włożyć do walizki, nie zajmuje ono dużo miejsca, przewieźć i mamy też rozwiązanie na jakichś wyjazdach, gdzie czasami martwimy się, gdzie będziemy ten makijaż wykonywać. Powiem wam, że ja też bardzo często, kiedy na przykład jedziemy do Włoch, to albo wyjeżdżamy sobie gdzieś tam na weekend, to też mam z tym problem, bo nie zawsze to światło w łazience w hotelu, czy światło gdzieś w mieszkaniu, gdzie przebywamy, jest odpowiednie i ja wtedy na przykład muszę wziąć sobie te wszystkie moje rzeczy makijażowe, kosmetyczkę, usiąść w miejscu, gdzie mam światło, czasami na łóżku, z tym wszystkim się, słuchajcie, rozwalić, szykować, jest mi niewygodnie, a tutaj mam świetne rozwiązanie wyjazdowe. Plusów, jeśli chodzi o właśnie to lustro, jest naprawdę, uwierzcie mi, bardzo dużo. No okej, wygląda ono całkiem sympatycznie i fajnie też prezentuje się na toaletce. Tak jak powiedziałam, jest łatwe w złożeniu i w przewożeniu. Plusem kolejnym tego lustra jest to, że możemy je ustawić albo przekręcić o 180 stopni, albo też o 90 stopni. Więc tak naprawdę możecie sobie je ustawić na przykład na toaletce lub gdzieś na komodzie w takiej pozycji, która najbardziej będzie wam odpowiadała. Tutaj w podstawce mamy też takie wyżłobienie, dzięki czemu możemy sobie przechowywać coś. Na przykład biżuterię, z której codziennie korzystacie. I jeśli zdejmujecie biżuterię do snu, możecie ją sobie tutaj ułożyć i wszystko macie w jednym miejscu. Ogromna, ogromna wygoda. No dobra, jak widzicie, lustro jest białe, czyli to, co powiedziałam wcześniej, bardzo kojarzy mi się z marką Apple. Ale też po otworzeniu to lustro wygląda troszeczkę jak ta marka. Z tyłu mamy taki główny włącznik, guziczek, którym sobie włączamy właśnie to lustro. I w środku mamy raz, dwa, trzy, cztery części. Cztery części, główna ta powiększająca, boczki też, które możemy sobie ustawić tak, jak będzie nam wygodnie. No i teraz, co jest ważne, podświetlenie. Mamy podświetlenie LED-owe, mamy tutaj ponad 95 tych lampeczek LED-owych i trzy rodzaje światła. Słuchajcie, jest światło neutralne, światło białe i światło, takie światło neonowe i światło żółte. Więc w zależności od tego, w jakim wy lubicie świetle się malować, widzicie siebie, odcienie, kolor waszej skóry, takie światło możecie sobie ustawić. Plus do tego możecie sobie regulować intensywność tego światła i to też jest bardzo fajne. Bardzo, bardzo prosty sposób użycia takiego właśnie oto lustra. I to mnie, słuchajcie, bardzo, bardzo zadowala. Tak, wiem, w dzisiejszym filmie użyję słowa bardzo, wiele, wiele razy, ale no tak to jest, kiedy traficie na jakiś gadżet, który idealnie sprawdza się, u was się sprawdza i te wasze oczekiwania też się spełniają. To lustro jest lekkie, no może nie leciutkie, ale lekkie, to nie jest ciężki gadżet. Można je z łatwością wszędzie przenosić. Ja już ustawiłam sobie lustro na, zobaczcie, tak, jak chciałabym, żeby właśnie wyglądało tutaj na mojej toalece, jest mi wygodnie z niego korzystać, w takiej właśnie pozycji. Ale to lustro, co jest fajne, jest tutaj regulowane, więc też dodatkowo możecie je sobie ustawić, nie tylko obrócić, ale ustawić tak, żeby było wam wygodnie.
Co mogę jeszcze dodać na temat tego lustra? Oczywiście Wam się tutaj pojawiają teraz przebitki, jeśli chodzi o te wszystkie parametry techniczne, ale powiem Wam, że też podoba mi się to, że mamy tutaj jedno ładowanie, które starcza nam na wiele, wiele godzin, w tym 30 minut takiego pełnego makijażu. Ja co prawda tak długo się nie maluję. Mój dzienny makijaż to jest maksymalnie może 10-15 minut, ale czasami, wiecie, wieczorami gdzieś wychodzimy na jakąś imprezę, można sobie zrobić mocniejsze oko i te 30 minut tak naprawdę nam wystarcza. Po 30 minutach lustro po prostu się wyłącza. Także to też jest świetna, świetna opcja. No i uwaga, wcale nie jest takie drogie. Masywne w sensie takiego, że w takim sensie, że wygląda jak dobrej jakości, oryginalne lustro z dobrego materiału, które tutaj się nie śliska. I jak je wyjmiecie z opakowania, to powiecie: ok, to lustro jest warte swojej ceny. Do 200 zł naprawdę kupicie świetnej jakości lustro z bardzo dobrego materiału, bardzo fajne wykonanie, środek, to jak się sprawdza, rewelacja. Tak jak powiedziałam, oczywiście w opakowaniu macie też ten kabelek, ale macie też dodatkowe lusterko. Takie lusterko, które powiększa aż 10 razy i ono jest tutaj, zobaczcie, na takie gumeczki. Możecie je sobie przykleić w miejscu, w którym będzie Wam pasowało na Waszym tym dużym lustrze, albo też zabrać gdzieś ze sobą do kosmetyczki, jeśli wystarczy Wam aż takie duże lustro. Powiem Wam szczerze, że ja na początku przykleiłam sobie to lusterko, tak jak widziałam na reklamie, przykleiłam sobie do tego mojego dużego lustra, ale podczas makijażu zauważyłam, że ja nie potrzebuję aż takiego dużego powiększenia, nawet za dużego, powiedziałabym, powiększenia, więc to lusterko przechowuję sobie w tej folii, która była, w której ono się znajdowało, jeśli chodzi o zakup. No i też mamy instrukcję obsługi. Macie tutaj wszystko dokładnie wypisane, co i jak przechowywać, jak czyścić, gdzie można przyłożyć lusterko, jak z niego korzystać, wszystkie włączniki, parametry. Naprawdę widać, że jest to sprzęt, który ktoś dobrze przemyślał. Przemyślał pod każdym względem, jeśli chodzi o parametry, o użycie, o komfort wykonywania makijażu, o to, jak to lustro prezentuje się właśnie na przykład na naszej toaletce czy w naszym pokoju. To, że możemy to lustro ze sobą zabierać, przewozić, wcale nie jest takie ciężkie, więc też nie będzie dodatkowymi jakimiś dużymi kilogramami obciążeniem Waszej walizce, jeśli na przykład będziecie lecieć samolotem. Chociaż powiem Wam, że ja jeszcze nie próbowałam wylotu z tym lustrem, ale troszkę się obawiam, bo jednak to lustro, jeśli chodzi o wielkość, jest dosyć duże, żeby w walizce podczas podróży samolotem to lustro się nie zbiło. Bo tego, czego tutaj mi brakuje, powiem Wam szczerze, to jest właśnie taki futerał do przewożenia. Jak wiecie, ja kupuję bardzo dużo gadżetów, uwielbiam gadżety, nie da się ukryć, ale na przykład sprzęty do nagrywania, które posiadam, zazwyczaj są właśnie w takich futerałach, opakowaniach, przez co też mogę bez żadnego problemu te sprzęty przewozić w walizce, latać z nimi samolotem i wiem, że nic się nie stanie. Tutaj czegoś takiego mi brakuje. Nie wiem, może kiedyś producent wprowadzi tego typu rozwiązanie. Myślę, że bardziej to lustro jest stworzone pod kątem tego, żeby korzystać mimo wszystko z niego w domu, a nie przewozić go sobie z nim podróżować. Ale powiem Wam z całego serca, z czystego serca, że jestem bardzo zadowolona, jak ono wygląda. I nawet kiedy ustawiłam je sobie na toaletce i zobaczył je mój Massimo, mówi: ty, jakie fajne to lustro, fajne rozwiązanie, super się tutaj prezentuje, taki nowoczesny design, zupełnie coś innego niż to lustro, które chciałaś sobie kiedyś kupić, fajnie to wygląda, jak ci się z tego korzysta? Ja mówię: no super mi się z tego korzysta. No to myślę, że jest to bardzo dobra inwestycja. I właśnie dlatego postanowiłam, że zrobię dla Was ten film i pokażę Wam ten mój gadżet. Bo myślę, że wśród Was są też takie dziewczyny, kobiety, które czegoś takiego poszukują. Stawiają na nowoczesny design, fajne rozwiązanie, chcą mieć ładne lustro, które będzie się gdzieś prezentowało u nich fajnie w pokoju. Nie chcą mieć tego, co mają wszyscy.
No bo też tak można powiedzieć, że jeśli chodzi o te duże lustra z lampami, albo nawet to lustro, które ja kiedyś chciałam sobie kupić, to srebrne, wiecie, okrągłe z tym LEDem w środku, a macie coś, co jest zdecydowanie bardziej oryginalne i fajnie się będzie prezentowało i gwarantuję Wam, że jak przyjdzie ktoś do Was do domu, to się zapyta, co to jest. Czy to jest jakiś statyw do, nie wiem, trzymania książki i czytania książki, czy to jest jakiś czytnik, a tu się okazuje, że jest to jednak lustra. Oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam link, gdzie to lustro można kupić, na Allegro. Tak właśnie, na Allegro, gdzie możecie je sobie zamówić. Tam też macie wszystkie dodatkowe informacje. Ewentualnie, jeśli uda mi się znaleźć reklamę, tę reklamę, w której widziałam właśnie to lustro, to też spróbuję Wam podlinkować w opisie do dzisiejszego filmu. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat tego lustra. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy podoba Wam się takie rozwiązanie i czy taki gadżet u Was na przykład by się sprawdził. Dajcie znać, czekam na Wasze komentarze, a tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!